just being ignorant on my end over this fact, but I'm here to activate your question to let you know it is time for you to pray. That anytime you want to not pray, it is not let's do that. Let's do that. In the world, in this world, there's no sickness. In this world, there's no pain. Praise God. Brothers and sisters in Christ, today is our Bible studies. Kochani, dziś mamy studium biblijne. We chose to do it online today because of some changes that are taking place here. Postanowiliśmy, że zrobimy to online z powodu różnych zmian. Believe me, Bible studies is more important than preaching the gospel. Wierzcie mi, że studium biblijne jest o wiele ważniejsze niż głoszenie. Emotions can only take you so far. Emotion can only take you to a little distance. Emocje mogą doprowadzić was tylko na krótki, mogą prowadzić was tylko przez krótki dystans. So Bible studies is quite important. Dlatego studium biblijne, studiowanie Biblii jest bardzo ważne. What we're going to do today is try to put a summary on Gospel of John chapter 1. Dzisiaj spróbujemy zrobić podsumowanie Jana, rozdział pierwszy. And then I want to promise you that in the subsequent classes we're going to be taking like one chapter. Maybe in two classes or one class. Ponieważ długo się nad tym rozdziałem dużo zajęło czasu, wiele spotkań, to pastor obiecuje, że następne rozdziały, kolejne rozdziały to będą dwa spotkania. And because it's Bible studies, a ponieważ jest to studium biblijne, so I expect you to do ask questions. To tak jak zwykle na studium biblijnym, zadawajcie też pytania, możecie je pisać w międzyczasie. Okay, so if you have questions, you can just feel free to ask your questions. Możecie od razu je pisać, tak jak mamy zwykle studium, gdzie jesteśmy na żywo, czy nawet jak robiliśmy to na Skype'ie, że mogliśmy pytać sobie i odpowiedzieć. Another thing that you can do for us is while we're going, we're teaching, you can, I mean, if you ask the question here, you can forward a question to my wife's messenger or my messenger if you've got that, yeah. Or Joanna, you send it to Joanna, then she's going to direct it to us. Możecie też wysyłać te pytania bezpośrednio do mnie na Messengera albo do pastora, to będziemy od razu je odbierać na miejscu. Questions are important. Pytania są ważne. And I love questions. Ja kocham pytania. Question is an indication of hunger. Pytania są wyznacznikiem głodu. Or desire. Albo pragnienia. So when you ask question, I really appreciate that. Kiedy zadajecie pytania, to ja naprawdę je doceniam. And if you don't watch me, I want to say something that is very important to the body of Christ. Jeżeli oglądacie, to ja chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. To dotyczy całego ciała Chrystusa. Two days ago, we
I don't want to use the word we lost somebody, but somebody wants to be with the Lord, a Christian. Dwa dni temu chrześcijanin odszedł do Pana. His name is Rabbi Zacharias. Jego imię to Rabbi Zacharias. So I'd like you to just check him out. If you go to my wall, I posted something on that. Możecie sprawdzić to na mojej ścianie albo wygooglować go sobie. I want you to pray for the family. Chciałbym, żebyście w swoich modlitwach mieli jego rodzinę. We don't pray for the dead. Nie modlimy się za martwych. But I would like you to pray for the family, for God to grant them the heart to bear the exit of this great man. Ale modlimy się za rodzinę, aby byli w stanie znieść, przejść przez ten czas tego jego odejścia. Mr. Rafi is one of those people that his intelligence actually has kind of also formed my world as a Christian. Ten mężczyzna, Ravi, to jest taki człowiek, którego intelekt chrześcijański, mocno chrześcijański intelekt też wpłynął i uformował też moje chrześcijańskie życie. Praise God. Chwalmy Boga. Do you want to pray before we start the Bible studies, please? Alleluja. Amen. Pomódlmy się, kochani. Like zibro anda hela kabos. Rika sanderen tarata boka sa. Male bro anda hela kabas. Riba sa tu tarata. Shimbro anda li kalabas. Welcome in this place. Thank you, Bishop John Francis. God bless you. Hallelujah. Welcome in this place. We give to yes, Lord. The highest praise. Welcome in this place. Duchu Święty, witamy Cię. Welcome in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Welcome in this place. Welcome in this place. Witaj w miejscu tym. Hallelujah. Hallelujah. Duchu Święty. Hallelujah. Witaj w miejscu tym. Dajemy Ci uwielbienie swe. Witaj w miejscu tym. Father, in the name of Jesus. Ojcze, w imieniu Jezusa. Witaj. Thank you, Lord. Dziękujemy Ci, Panie. Go ahead and pray for them. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za to spotkanie. Dziękujemy Ci za spotkanie w Tobie, za zagłębianie się w Ciebie, Panie. Za to, Panie, że możemy każdego dnia iść głębiej i głębiej, bo głębia przyzywa głębie. Boże Ojcze Wszechmogący, mój duch jest głodny i pragnie karmy. Pragnie, Panie, słowa Twego. Pragnie tej studni, Panie, która nie ma dnia. Nie ma dna. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci za to dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję Ci za dzisiejsze słowo, Panie. I już teraz oddaję Tobie, Panie, chwałę i uwielbienie. Jesteś cudownym, wspaniałym Bogiem. Bogiem, który nie ma ograniczeń. Bogiem, którego słowo zawsze jest wypełnione. Bogiem, którego słowo nie pada na skałę, ale pada, Panie, na serce, które jest mięsiste. Mięsiste serce, w którym to rośnie i pomaga nam wzrastać. Boże Ojcze Wszechmogący, ja otwieram swoje mięsiste serce na Twoje słowo, aby weszło i abym dzięki niemu mogła wzrastać dzisiaj i każdego dnia. Dziękuję Tobie, Panie, za wszystkich tych, którzy wezmą udział w tym dzisiejszym studium biblijnym. Dziękujemy Tobie, Panie, za otwartość ich serc, za otwartość ich duchowych oczu, za otwartość ich duchowego zrozumienia. Dziękuję Tobie, Panie. Witaj w miejscu tym. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Father, I thank you for those that are here watching us today. Boże Ojcze, dziękuję Ci za tych, którzy są z nami dzisiaj i oglądają. I thank you for the beautiful church God you've given to me. Dziękujemy Ci, Panie, za piękny kościół, który nam dałeś. I thank you for the beautiful people you've blessed me with.
Dziękujemy Ci, Panie, za błogosławiony Kościół i wspaniałych ludzi, których mi dałeś. Father, I consider myself the happiest pastor in Poland. Boże Ojcze, ja postrzegam siebie jako najszczęśliwszego pastora na świecie. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Therefore, Lord, prepare the heart of your children. Dlatego, Boże Ojcze, przygotuj serca Twoich dzieci. That every word spoken in this house tak, today. Aby każde słowo wypowiedziane dzisiaj w tym domu. We penetrate into their spirit. Spenetruje ich ducha. Find a perfect ground to grow. Znajdzie doskonałą ziemię, aby mogło wzrosnąć. In the name of Jesus. Jezusa. Thank you, Mary God. Dziękuję, potężny Boże. For I pray, Lord. Ojcze, Panie, modlę się, no distraction in these Bible studies. Aby nie było żadnych przeszkód w czasie tego naszego studium biblijnego. In the name of Jesus. Amen. 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 And amen. Amen. Now this is Bible study, so grab your pen and your paper. Jest to studium biblijne, dlatego notatnik, długopis, tak jak okay. zawsze. Okay. I'll try not to get excited. Ja postaram się nie być zbyt podekscytowany. Which is practically impossible for me, but I'll try not to get excited. Jest dla mnie to niemożliwe, ale będę się trzymał. I think it was Jeremiah that said that the word of God is like a fire shut up in his bones. To Jeremiasz mówi, że słowo Boże jest jak ogień, który przyszywa, który czuć w naszych nogach, kościach wszędzie. There is nowhere to be comfortable when you have fire in your bones. Posłuchajcie, trudno jest się powstrzymywać, kiedy czuje się ogień w swoich tokach. It's logically impossible. Logicznie jest to niemożliwe. To just relax when you have żeby się zrelaksować, fire kiedy czuć po prostu w kościach, possible. Jak cię przeszywa ogień. Amen. God bless all of you that are here. Niech was Bóg błogosławi. Darek wie, o czym mówił. Praise God. Now listen to this, okay? We started already the Gospel of John. Zaczęliśmy Ewangelię Jana na and it's dragged for a long time. I zajęło to długi czas. I don't like it. I don't like it. Nie podoba mi się. So what I want us to do today is to summarize. Więc dzisiaj chcę podsumować rozdział pierwszy. Okay, then we're gonna take questions. Pytania do rozdziału pierwszego. Praise God. So what I'm going to do is to read. Więc co ja zrobię? Przeczytam. I'm gonna read to the English audience. Przeczytam wersję angielską. Afterwards, my wife is going to read to the Polish audience. A potem moja żona przeczyta wersję polską. Then I'm going to use tongues to speak to read to the heavenly audience. A potem użyję języków, żeby przemówić do tych, którzy są z nami z nieba. Glory be to God. I don't know exactly where we stop, but let me get on to verse... I have here 38. It's almost done then. Okay, what I'm going to do... Mama. Okay. Praise God. Let me just start from challenging really. Okay, I'm gonna start from 32. Zacznę od 32. And John bear record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove and abode upon him. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptized with the Holy Ghost. And I saw and bear record that this is the Son of God. Verse 35 of the Gospel of John chapter 1. 35 rozdział pierwszy. Again, the next day, after John stood and two of his disciples, looking upon Jesus as he walked, he said, Behold, the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following and said unto them, What seek you? Whom are you seeking for? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where do you live? He said unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt and abode with him that day, for it was about 10th hour. One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother.
he first found his own brother Simon, Mama. And said unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted, the Christ. And he brought him to Jesus. When Jesus beheld him, and he said, thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. That day following Jesus, the day following Jesus would go forth into Galilee and find Philip and said unto him, follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said unto him, we have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, can anything good come out of Nazareth? Philip said unto him, come and see for yourself. Jesus saw Nathanael coming to him and said to him, behold, an Israelite indeed, in whom there is no guile. Nathanael said unto him, how do you know me? Jesus answered and said unto him, before that Philip called you, when you were sitting under the fig tree, I saw you. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Jesus answered and said unto him, because I said unto you, I see you under the fig tree, believe now, thou shalt see greater things than these. And he said unto them, verily, verily, I say unto you, hereafter you shall see heaven open, angels ascending and descending upon the Son of Man. Amen. Amen. To teraz ja przeczytam. Ewangelia Jana, rozdział 1, od 32. I ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał. Przepraszam, 32. Jan zaświadczył też, mówiąc, widziałem ducha zstępującego jako gołębica z nieba i pozostał na nim. I ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, on mi powiedział, gdy ujrzysz, że na kogoś wstępuje duch i pozostaje na nim, wiedz, że on jest tym, który chrzci w Duchu Świętym. I zobaczyłem i zaświadczyłem, że to jest Syn Boga. Następnego dnia ponownie stał Jan i dwóch z jego uczniów. I spoglądając na idącego Jezusa, powiedział, oto baranek Boga. A ci dwaj uczniowie usłyszeli, jak to mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwrócił się i widząc, że za nim idą, rzekł do nich, czego szukacie? A oni mu powiedzieli, rabbi, co w tłumaczeniu znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u niego tego dnia. Było to około 10 godziny. Jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Znalazł on najpierw swego brata Szymona i powiedział do niego, znaleźliśmy Mesjasza, co w tłumaczeniu znaczy Chrystusa. I zaprowadził go do Jezusa. Jezus spojrzał na niego i rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazwany Kefas, co tłumaczy się Piotr. Następnego dnia chciał pójść do Galilei i znalazł Filipa. I rzekł do niego Jezus, pójdź za mną. Filip zaś był z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. A Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Powiedział mu Filip, chodź i zobacz. Jezus zobaczył Natanaela idącego do niego i rzekł o nim, oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział mu Natanael, skąd mnie znasz? Jezus odpowiadając rzekł do niego, zanim Filip cię zawołał, kiedy byłeś pod figowcem, widziałem cię. Odpowiedział mu Natanael, rabi, ty jesteś synem Boga,
Ty jesteś królem Izraela. Jezus odpowiadając rzekł do niego, czy wierzysz, ponieważ ci powiedziałem, że cię widziałem pod figowcem? Zobaczysz rzeczy większe niż te. I rzekł do niego, zaprawdę, zaprawdę mówię wam, zobaczycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących i zstępujących po Synu Człowieka. Hallelujah. Amen. Now, if you've listened to us read this chapter of John, jeżeli już odsłuchaliście czy przeczytaliście tę końcówkę tego rozdziału, like you to, if you have read the chapter before, mam nadzieję, że wy już wcześniej przeczytaliście sobie. Please feel free to ask your questions. Możecie już zacząć zadawać pytania. Now, teraz. I'm going to give you one or two minutes to do that. Dam wam jedną, dwie minuty na to. So just ask the questions you have. Możecie zadawać pytania, które macie. Okay. So this is Gospel of John chapter 1. To jest Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. We are dealing with. Właśnie o tym dziś mówimy. Amen. Amen. Myślę, że sporo już na naszym studium przez te nasze ostatnie spotkania było od wersetu pierwszego. Myślę, że my wszyscy z Kościoła Imago Dei naprawdę mocno zgłębiliśmy to czytanie. Dużo rzeczy widzimy teraz o wiele jaśniej, o wiele głębiej. Jeżeli pamiętacie, mówiliśmy o głosie. You're also part of it. If you have questions, if you have also your question, you can also ask. For my over this part, but I'm here to activate your consciousness to let you know that it's time for me to pray. That any time in your life that you need to pray as a Christian, it is now. Should I say, place? Amen. Hallelujah. My desire to want to worship you, my God. Przepraszam, Żena ma pytania? Ja mam pytanie. Może pytanie, trochę wyręczę inne osoby. Verse 46. That question. Can anything good be from Nazareth? So that means that Nazareth was a synonym of something terrible or bad to people, or why? This kind of question. Ja mam pytanie do wersetu 46. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Skąd takie pytanie? Czy to by oznaczało, że Nazaret w tamtych czasach kojarzył się z czymś ohydnym, okropnym, niedobrym? Czy ludzie stamtąd kojarzeni byli z jakimiś niedobrymi ludźmi? Where do we What live, means master? Where? The question, where do you live, master? Mamy też pytanie od Janusza. Co oznacza, panie, gdzie mieszkasz? Praise God. Alleluja. Okay, the one my wife asked, I'm going to answer that quickly. Get it out of the way. Na pytanie tu od mojej żony. Okay, basically, if you look at Israel as a nation, jeżeli popatrzymy na Izrael jako naród, not all Israelites are Israel. To nie wszyscy Izraelici byli Izraelitami. They still have class issue. Był tam problem klasy. You know, so Nazareth wasn't that one of the most fantastic. I Nazaret to nie było miejsce jedno z tych najbardziej fantastycznych. Praise God. Pana Boga. So
Nathanael was basically being transparent. That is why Jesus used the expression, in whom there is no guile. It means there is no insincerity in him. He was being quite open, transparent. Nathanael, kiedy zadawał to pytanie, on był bardzo otwarty, taki prostolinijny. He voiced how he feel. On mówił to co czuł. About Nazareth. To co myślał, to co czuł o Nazarecie. Time will not permit to get into the details about the things that happened before. You must understand that by this time when Jesus was here. Musicie, czas mi teraz nie pozwoli, żeby zagłębić się i opowiedzieć wam więcej o Nazarecie, ale musicie wiedzieć, że ten czas, w którym był Jezus. The Romans were in charge. Rzymianie rządzili. And the language spoken was Greek. I język, jaki był wtedy, jaki używano, to była greka. Praise God. Palmy Boga. So. Okay. It's okay. So basically, you just have to know that there is this tension between various parts of Israel. Było takie napięcie, które panowało pomiędzy różnymi częściami Izraela. Like for instance, when you hear that the Jews killed Jesus. Na przykład, kiedy słyszymy, że Żydzi zabili Jezusa. You must know that when we talk about the Jews that killed Jesus, you're talking about the south and part of. To musimy pamiętać, że mówiąc Żydzi, to mówimy o tych, którzy pochodzili z południa. The northern part totally accepted his message. Północna część Żydów, oni całkowicie przyjęli, zaakceptowali to, co głosił Jezus. But whenever he goes towards his city, Judea, the southern part of Israel, this was a problem. Kiedy Jezus udawał się właśnie na południe, zawsze był jakiś konflikt tam, zawsze panowało jakieś odrzucenie, niezgoda z nim. Okay, so he wasn't really accepted by his people. Więc on nie był zaakceptowany przez swój z tych, z których wyszedł. Praise God. Palmy Boga. So what you see, the expression you see from Nathanael. Więc ten zwrot, którego użył Nathanael, is an indication that there was still tension between the various parts of the Jewish community. Pokazuje, że w tym czasie nadal panowało to napięcie pomiędzy różnymi częściami społeczeństwa. There are some that see themselves as more Jewish than the others. Niektórzy z tego społeczeństwa, niektóre grupy uważali, że są bardziej Żydami niż pozostali. Still happens today. Szczerze mówiąc, dzieje się tak do dzisiaj. In fact, if you remember, it was the family of the Maccabees, the family of they call him Judas. So that's what it is. Praise God. Więc tak, to jest. Okay. Mm-hmm. Next question was. Pytanie Janusza, where do you live? What does mean? If we follow the text. Pytanie Janusza dotyczy wersetu 38. Hallelujah. Rabbi, gdzie mieszkasz? 38. Mm-hmm. And Jesus turned and behold, following him, said unto him, what do you seek? And they said unto him, where do you live? So the Bible said Jesus said to them, come and you will see. They went up therefore and saw where he was staying, and they stayed with him that day. It was about the 10th hour. So literally Jesus basically took them to where he lived. Mamy tutaj, dosłownie, Jezus zabrał ich w miejsce, w którym wtedy mieszkał, gdzie przebywał. But I want to show you something deeper than that. Ale chcę wam pokazać coś o wiele głębszego niż to. What is deeper than the location? Co jest głębsze niż lokalizacja? Is the conversation that Jesus had with them that night that made them stay in the ministry. To jest rozmowa, jaką Jezus przeprowadził wtedy z tymi uczniami, co sprawiła, że oni zostali z nim. Praise God. Chwalmy Boga. What is more important is the physical location. Co jest ważniejsze? Fizyczna lokalizacja. Is not as important. Nie jest tak ważna. As the spiritual location. Jak lokalizacja duchowa. Hallelujah. I want to give you something for them. Mm-hmm. Glory be to God. Chwała Panu. Zaraz nam pastor da werset biblijny, który połączymy właśnie z tym. Thank
Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu. You have your Bible? Yeah? Mm-hmm. Okay, quickly. Go to Luke chapter 9. Łukasza 9. Otwórzmy sobie na Łukasza 9. Verse. I mean, they messed my phone up, you know. A lot of things are coming. If I tap on my screen, things will come out. Okay, let me. You have it also in other Luke. Verses. Now check 58 for me. 9. 58. Łukasza 9:58. Jezus mu rzekł: Lisy mają nory, a ptaki na niebie gniazda, ale Syn Człowieka nie ma gdzie położyć głowy. Hallelujah. Foxes have holes and the birds of the air, they've got their nest, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Mm-hmm. Okay, foxes have holes. Lisy mają nory. Birds, they have nests. Ptaki mają gniazda. But the Son of Man has no place to lay his head. Ale Syn Boży nie ma miejsca, gdzie może położyć. Let me tell you what is very important. I thank you that my son asked that question. Dziękuję za to, że mój syn zadał to pytanie. Janusz, God bless you. Janusz, niech Ci Bóg błogosławi. And I remember your offer and I take your offer seriously. Pamiętam też Twoją ofertę i naprawdę traktuję to poważnie. Just stop pressing this. Listen to this. Posłuchajcie. When, if you go back to that Luke chapter 9 verse 58. Kiedy wrócicie do tego Łukasza 9:58. You see no. Praise God. No, just relieve it. Just you want to go to your brother. He loves you. Okay, go to Amy. Amy loves you more than we do. Amy loves you so much. Mm-hmm. Can even give his life for you. Praise God. Now watch this. Foxes have holes. Lisy mają nory. Birds of the sky have their nests. Ptaki na niebie mają gniazda. But the Son of Man has no place to lay his head. Ale Syn Boży nie ma miejsca, gdzie może złożyć głowę. Look at the implication of that. I zobaczcie teraz. The question we're dealing with is they said to Jesus, said, come and see where I live. Oni zapytali Jezusa, gdzie mieszkasz? Your home. Twój dom. Your house is not necessarily your home. Twój dom niekoniecznie jest twoim domem. Most of us, our house has turned into a torture chamber. Dla wielu z nas nasze domy obróciły się w taką salę tortur. Most of us, wielu z nas, our flats and accommodation have turned into a torture place. Nasze mieszkania, a place of pain. Nasze domy stały się miejscem bólu, tortury. But when you talk about home, kiedy mówimy o domu, pick it up, please. Home is a place of multiplication. Dom to jest miejsce pomnożenia. Home is a place of comfort and peace. To jest miejsce komfortu i pokoju. So Jesus took them to a place of his multiplication. Jezus zabrał ich do miejsca swojego pomnożenia. The place of his multiplication is in his mind. It's the revelation of his identity. Okay. Miejsce jego pomnożenia jest w objawieniu jego tożsamości. The place of multiplication. Miejsce pomnożenia. The place of home for Jesus. Miejsce domu, spoczynku. Is the place of multiplication. Jest miejscem pomnożenia. And that multiplication you get in Revelation. A to pomnożenie znajdziemy w objawieniu. So he. On zatem mówi im. Sorry. The foxes, the holes. Lisy mają nory. What do foxes do in those holes? Co lisy robią w norze? That is the place where they multiply. To jest miejsce, w którym się mnożą. They have sex. Tam kopulują. To multiply their identity. Żeby pomnożyć siebie, swoją tożsamość. Birds, they multiply in the nest. They multiply themselves in the nest. Ptaki robią dokładnie to samo, pomnażają That's się. That's why they lay their eggs. Na gniazdach. Tam in their nest. Jaja, tam je wysiadują. Then Jesus said. A Jezus powiedział, the Son of Man has no place to lay his head. Że Syn Boży nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę złożyć. That is to say, inaczej mówiąc, actually he's actually implying bedroom.
He's actually implying bedroom. Yeah? Sorry. When he said somebody has no place to lay his head, mm-hmm. where do we lay our heads? Mm-hmm. Gdzie składamy naszą głowę? It's in bed. We lie in bed. W sypialni, na łóżku. And bed is the place of multiplication. Łóżko to jest miejsce pomnożenia. Praise God. So he's saying to them that the Son of Man has no place to multiply himself. On mówi im, że on sam nie ma miejsca, gdzie może się pomnożyć. So Jesus is looking for a place to multiply himself. Jezus szuka zatem miejsca, gdzie mógłby się pomnożyć, rozmnożyć. Preaching is good. Głoszenie jest dobre. But you need to have revelation of Christ. Ale musicie mieć objawienie Chrystusa. For you to multiply. Po to, aby pomnożyć siebie. You need to have the revelation of Christ in your spirit. Trzeba mieć objawienie Chrystusa w swoim duchu. Amen. Amen. So birds. Ptaki. Have the nest. Mają gniazda. Foxes have holes. Lisy nory. And that is where they go to multiply. Tam się pomnażają. The birds lay egg on their nest. Ptaki znoszą jaja w gnieździe. Foxes in the hole, lisy they multiply in there. Robią swoje w norze. But Jesus. Ale Jezus. Is looking for a place. Szuka miejsca. To multiply himself. Gdzie może się pomnożyć. Are you available? That's another question. Pytanie teraz you. Do ciebie. Czy jesteś dostępny? Amen. Czy będziesz next question. Let's go. Następne pytanie. There was a lady asking verse 51. What that mean? Verse 51. The last one. Było pytanie, co oznacza werset 51. I rzekł do niego, zaprawdę mówię wam, zobaczycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących i zstępujących po Synu Człowieka. It still goes back to revelation. I tu też mamy odniesienie do objawienia. That's something I'm saying. It's all about revelation of Christ. To o czym ja mówię. Tym wszystkim chodzi o objawienie Chrystusa. I want you to, could you grab hold of... let me give you something. Grab hold of Genesis. Otwórzmy Księgę Rodzaju. Genesis 28. Genesis 28. Rodzaju 28. Genesis 28. Mm-hmm. Verse... Genesis 28, are you there? Yes. Go to 11 and tell me what you have, please. When he came to a particular place, he mm-hmm. stood there for a night mm-hmm. because there was the sun was going up. Mm-hmm. He took a stone, mm-hmm. he placed it under his head, mm-hmm. and he slept there. Okay, 12. And he dreamt about a world with a peak of horns reaching heaven. Mm-hmm. On this, angels were ascending. Read it out for them. Księga Rodzaju 28, 11 i 12. Kiedy natrafił na jakieś miejsce, zatrzymał się na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc kamień leżący w tym miejscu, podłożył go sobie pod głowę i tak zasnął na tym miejscu. I przyściła mu się drabina oparta na ziemi, a wierzchołkiem swym sięgająca nieba. Po niej chodzili do góry i schodzili na dół aniołowie Boży. Now what we're trying to respond to question. Odpowiadamy na pytanie. What does it mean when Jesus said to disciples? Co oznacza werset 51, kiedy Jezus mówi apostołom? For from now, mówię wam, you are going to see, że zobaczycie angels ascending and descending. Wstępujących i wstępujących. Christ is a revelation of God. Chrystus to jest objawienie He is the fulfillment of God. To jest pełnia Boga. Christ is the Trinity God in one body. Chrystus to jest Trójca w jednym ciele. Everything in the Old Testament Wszystko w Starym Testamencie must be interpreted in the light of the New Testament. Musi być interpretowane w świetle Nowego Testamentu. The Old Testament is a story that had no end. Stary Testament to jest historia, która nie ma końca. But in the New Testament, ale w Nowym Testamencie you have the completion and understanding of the Old Testament. Jest kompletność i zrozumienie Starego Testamentu. So in the Old Testament, w Starym Testamencie, we see Jacob now saying something about making reference to the New Testament. He wasn't there. Mamy Jakuba, który mówi coś, co mamy już w Nowym Testamencie o tych aniołach wstępujących. So he lay down. On się położył. On a rock. Na kamieniu.
He took a stone. Wziął kamień, który znalazł. If you remember, jeżeli pamiętacie, Simon actually means somebody who is not stable, who is not Szymon, is gullible. Znaczy ktoś, kto jest taki niestabilny. So Jesus said to him, Jezus mu powiedział, from this moment, od tego momentu, you od shall tej be chwili, called stable as a rock. Będziesz nazwany Piotr, czyli skała. Będziesz stabilny. Okay. So that's where that word Petrus actually came from. Stąd mamy słowo Petrus, czyli skała. Okay, so you're gonna be stable as a rock. Będziesz stabilny jak skała. And rock, when Bible says rock, we are talking about Jesus. I kiedy Biblia mówi o skale, to mówi o Jezusie. So Jacob, watch. I teraz zobaczcie, because Jakub, Old Testament. Stary Testament. I told you a few weeks ago, whenever you're reading the Old Testament. Mówiłem wam, że kiedy czytacie Stary Testament. I want you to have Jesus in your mind. Chcę, żebyście mieli w głowie Jezusa. Because he's in every verse, in every bo chapter. On jest w każdym wersecie, w każdym rozdziale of the Old Testament. Starego he's there. Testamentu. Jezus tam jest. The Old Testament. Stary Testament. Is the New Testament covered. To jest przykryty Nowy Testament. So you need spiritual illumination. I trzeba naprawdę duchowego. You need a spiritual satellite. Duchowej satelity, duchowego jasności duchowej. To see what is going on. Żeby być w stanie zobaczyć o co tam chodzi. Every prophet in the Old Testament. Każdy prorok ze Starego Testamentu. Was searching to get Jesus. Szukał Jezusa. All of them. Wszyscy oni. So here Jacob. I mamy tu Jakuba. Took rock. Który wziął kamień. Which is Jesus. Skała, czyli Jezus. Jezusa pod głowę. Slept on it. Zasnął na tej skale. When he slept on it. Kiedy zasnął. Heaven opened for him. Co się stało? Otworzyło się then niebo saw, dla then niego. Then he saw angels. I zobaczył aniołów. Descending and ascending. Stępujących i wstępujących. So, now in the New Testament. I w Starym, a w Nowym Testamencie. Jesus is not telling the disciples. Mamy Jezusa, który mówi teraz swoim uczniom. The ascension and descension you read in the Old Testament. Mówi o wstępowaniu i zstępowaniu. O czym this, była mowa this w rodzaju. Is the fulfillment of it. To jest właśnie wypełnienie tego. Hallelujah. Hallelujah. Let me just get something straight of what I have in my spirit just to finish something up. Says Thank you, Jesus. Wypełnienie, które mamy w śnie Jakuba z rodzaju. Hallelujah. 28:11. So he said, you're going to see angels ascending and descending. Mówi, że zobaczycie aniołów wstępujących i wstępujących. So what you see there in verse 51. I to co widzicie w tym 51. Is a deeper revelation. To jest głębsze objawienie. Of whom Jesus is. Tego kim Jezus jest. He is God that is made manifest here on earth. Że on jest manifestacją Boga tu na ziemi. Praise God. Any more questions? Mm-hmm. Can we also actually say that? Like we have that in that dream was that ladder. He saw ladder through which angels were ascending and descending. That this ladder is also Christ. Can we say that? You can. The pillar, which is the pillar, actually, I would rather use the word pillar. Basically, it's the foundation, the core, the stone that holds. I see that more as a medium. That, I want to say. Yes, that is like this ladder is connecting because he's standing on the earth and he's connecting to heaven. Heaven, yes. Beautiful. So I see that. A portal, Christ. Like Christ who is a portal. Beautiful. Praise God. I want to tell him what you're saying. Ja mówię, że ja też oczywiście, ja też jeszcze dodatkowo widzę, że w tym śnie Jakuba ta drabina. To, co powiedział pastor, że mamy szukać w Starym Testamencie Jezusa. Ja, dla mnie drabina z tego snu to jest właśnie Jezus. Ona stoi, zobaczcie, na ziemi. Jezus też stał na ziemi. Mało tego, drabina jest tym, tak jak pastor tu powiedział teraz, jest portalem, który łączy niebo i ziemię, po której schodzą i wstępują aniołowie. Drabina jest tym Jezusem, portalem, który łączy niebo i ziemię, przez którego my
właśnie to, co mamy tu w 51 Jana, zobaczymy przez to, że poznamy Syna Chrystusa, Syna Człowieka, poznamy Jezusa Chrystusa, będziemy, dostąpimy tego, że będziemy widzieć aniołów wstępujących i zstępujących. Bo każdy, kto, w którym Chrystus się pomnożył, to co mówił pastor, będzie miał otwarte oczy i będzie w duchu widział rzeczy, których fizycznie nie jest w stanie zobaczyć. So Christ is that link between humanity and divinity. Chrystus jest tym linkiem, który łączy boskość i ludzkość. Praise God. Chwalmy Boga. God, questions. Let's go. Questions. Pytania, 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 pytania na żywo. Amen. Alleluja. Amen. I've got a few things I want to say, but I wanted to ask you a question. I would like, Pastor, when you would be summarizing, to highlight, because this what touched me a lot was when you said about the age of John and Christ. Mm-hmm. That was to me really revelation. Amen. And yes, that. Praise God. Mm-hmm. Okay, what? Mm-hmm. What's that? No, because Tak beer call. This no, this tak. Beat called Lubinsky Modlitzel. No, because Beata wrote that you have great pastors in Warsaw, Pastor James and Kasia. They are amazing. Amen. Oh, thank you. One lady, they were contributing. Oh, yes, we can see. Then this lady also said, yes, you are right. We are also praying for our own pastor and the family that they will know Christ and Jesus. And amen. We are praying for the protection. Amen. Amen. Now let me give you, because my plan is to summarize this book. Mój plan jest, żeby podsumować tę księgę. Let me give you the introduction to the Gospel of John. Powiem wam krótko o wstępie do Jana. I needed to know something that the Gospel of John, actually the New Testament was written in Greek. Pamiętajmy, że napisane było, Nowy Testament był napisany po grecku. Even though Latin was the official language. Mimo że językiem oficjalnym była łacina. But then Greek was spoken more. To więcej mówiło się po grecku. Why? Because of Hellenization. Z powodu helenizacji. You know the influence of Alexander the Great. Wpływu Aleksandra Wielkiego. So it was, that is why actually the New Testament were all written in Greek. Dlatego cały Nowy Testament był napisany po grecku. Now Gospel of John is unique. Ewangelia Jana jest wyjątkowa. It's not really part of the synoptic gospels. Nie jest częścią pisarzy synoptycznych. Even though it's considered to be gospel. Mimo że jest ewangelią. But for me, ale dla mnie, I would say that John, Gospel of John. Powiedziałbym, że Ewangelia Jana. Is more of an epistle written to the saints of Christ. To jest bardziej taka księga, taki list napisany do. To Christians. Do chrześcijan. Watch this. I will say that the Gospel of John. Powiedziałbym, że Ewangelia Jana. Is more of a revelation epistle. Taki księga objawienia. That has some reference in the historicity of the character of the man called Jesus. Która ma pewne odniesienia do osoby Jezusa. Most of the things that Matthew, Mark, and Luke call miracles, John called them signs. Większość rzeczy, które Mateusz, Łukasz i Marek nazywają cudami, Jan nazywa znakami. Let me tell you something you're going to see with the Gospel of John. Pokażę wam coś, co zobaczycie właśnie w Jana. Matthew, Mark and Luke. Mateusz, Łukasz i Marek. They present the life of Jesus. Oni przedstawiają życie Jezusa. And then they expect you to come to conclusion that he is the Messiah. I oczekują, że po tym przedstawieniu ty będziesz miał pojęcie, że Jezus to jest właśnie Mesjasz. Messiah is actually the Greek word for Christos, which is why we call Christ. Mesjasz, czyli to co też tu mieliśmy w tej księdze, czyli po grecku tak naprawdę Christus. Chrystus. Well, we have the word Christ. Z czego mamy właśnie słowo Chrystus? And it simply means God's anointed. Inaczej to oznacza namaszczony przez Boga. God's anointed. Namaszczony przez Boga. So Christ is the God's anointed. Namaszczony Bogiem. God does visit people. Bóg odwiedza ludzi w Starym Testamencie. But with Christ, ale z Chrystusem. He possessed him completely. On go kompletnie przejął. He became the anointed one. I Jezus stał się tym namaszczonym. So what you see with Gospel of John is. To co widzicie w Ewangelii Jana, co mamy? That John came at a time when there was a lot of Christians.
Jan był w czasie właśnie, kiedy już było wielu chrześcijan. Okay. And people have are beginning to have their own interpretation. I ludzie mieli as to własne whom Jesus interpretacje was. Tego, kim jest Jezus. A lot of teachings have come up and penetrated into the church. Panowało, czy istniało wtedy wiele nauk, wiele interpretacji tego, kim jest Jezus, kim. By this time, most of the disciples were already killed. Również w tym czasie wielu chrześcijan już było zabitych. So Paul, John now decided to write his book. Więc Jan postanowił, że napisze o to swoją Ewangelię. And I believe that the Holy Ghost kept John. I wierzę też głęboko w to, że Duch Święty trzymał Jana. For best for him to come and say, this is whom this man is. Po to, aby właśnie tu na końcu on mógł i powiedzieć, to będzie księga o tym człowieku. There are two phases to your life. Three phases to your life. Są dwie fazy twojego życia. Te, które mnie oglądasz. One is the actions. Jedna część twojego życia to są twoje czyny. People who do not know you will judge you by your actions. Ludzie, którzy cię nie znają, osądzą cię na bazie twoich czynów. That's what they judge you by. Właśnie tak cię osądzą. They see the way you walk, the way you talk. Patrzą, jak chodzisz, jak mówisz. They just judge you. I na tej bazie cię osądzą. They don't know your heart. Nie znają twojego serca. There's another part of you. Jest inna część ciebie. The part of friends that actually know your words. Ciebie i też przez to twoich przyjaciół, and którzy znają they judge twoje you based słowa. On your sayings. I osądzą cię na bazie tego, co ty mówisz, jak ty się wyrażasz. Based on the things that you say, they want to interpret your identity. Na bazie tego, co mówisz, będą chcieli interpretować sobie twoją osobowość czy twoją tożsamość. Now these things are not too bad. I te rzeczy nie są takie złe. But they're not guaranteed to give the proper result. Ale nie są gwarancją, żeby ten osąd był właściwy. There is the third part of you. Jest trzecia część ciebie. Which is your heart. Którą jest twoje serce. That sometimes you can say certain things, it's not from your heart. Czasami możesz powiedzieć pewne rzeczy, które nie są z twojego serca. So John. Jan. Came in. Przyszedł. To say, because others were saying that, okay, for instance, Matthew Mateusz wrote to his gospel to the Jews mostly. Napisał swoją Ewangelię bardziej dedykacją to the Jews. Do Żydów. So he went back to the Genesis chapter 1. Dlatego on wrócił, cofnął się do Księgi Rodzaju. To draw reference as to whom Jesus is. Gdzie i podaje referencję, kim jest Jezus. Then, you know, so Mark and Luke was writing później to Theophilus. Marka, Łukasza, którzy piszą do Teofiliszów. There's Theophilus. So this was more to the Gentiles. Bardziej do tych do pogan, do niewierzących. And the focus on the actions and the words of Jesus. I oni, ta trójka skupia się na czynach Jezusa, na tym, co on robi. But John. Ale Jan. John came in to express whom Jesus is. On przyszedł i w Ewangelii Jana pokazuje, kim. He didn't go into all these long stories. Nie opowiada tutaj tych wielkich, długich historii. He came in and just said this. On przyszedł i w swojej Ewangelii. In the beginning was the word. Na początku. And the word was with God. Słowo. Słowo było u Boga. And the word was God. Bogiem było słowo. Period. Finish. I tyle. This man that called Jesus. Ten człowiek. Jezus. Don't let him deceive you. Nie dajcie się sobie troszkę teraz namodzić. He is God. On jest Bogiem. Jesus is God. Jezus jest Bogiem. He is the word that became flesh and dwelt amongst us. On jest tym słowem, które ciałem się stało i przebywało między nami. Okay, so that's what we're going to know about the Gospel of John chapter 1. To tyle takiego właśnie wstępu o tym, o całej Ewangelii. The introduction of Jesus. Przedstawienie Jezusa. And the man who was doing this actually, John was writing this. Jan, który to pisze. And then at some point he now brought in the character of John the Baptist, the one that baptized Jesus. I tu mamy na początku, tak? Kiedy mówił on właśnie o Janie Chrzcicielu. And that is the one actually we dealt with today. I to tak naprawdę o tym się zajmowaliśmy w tym rozdziale. So, something I want you to observe with John the Baptist. That chciałbym, will help żebyście zauważyli coś, co dotyczy Jana Chrzciciela, co wam pomoże. There are people who have asked to leave the church. Są ludzie, którym ja powiedziałem, żeby opuścili kościół. Not because I don't want them to stay. Nie dlatego, że nie chcę, żeby zostali. But the worst thing that will happen to you is to keep somebody that God has not given to you. Ale najgorsze, co się może tobie przydarzyć, to, że będziesz na siłę trzymał kogoś, kogo Bóg ci nie daje. Never use your human effort to keep anybody. Nigdy nie używaj swojego wysiłku ludzkiego po to, żeby kogoś zatrzymać. It's a lot of work.
bo to jest wiele pracy. Hallelujah. Hallelujah. Hey, praise Amen. God. Chwalmy Boga. Is somebody that watching? Czy jest ktoś, bo nic nie widzimy, nie, dotknęłam ekranu, żeby zobaczyć, czy ktoś tam szybko. Are you getting the message? Czy notujecie, kochani? Piszecie? Amen. Amen. Praise God. Chwalmy Boga. Praise God. Chwalmy Boga. Couple of things I want you to watch here. Chcę, żebyście zobaczyli kilka rzeczy. Verse 36. Werset 36. And looking upon Jesus as he walked, he said, Behold, Lamb of God. And two of his disciples heard him speak, and they followed Jesus. I spoglądając na idącego Jezusa, powiedział, Oto baranek Boga. A ci dwaj uczniowie usłyszeli, jak to mówił, i poszli za Jezusem. Do you know when to let go? Sorry? Do you know when to let go? Do you want to release something? Aha, czy wiesz, kiedy pozwolić komuś albo czemuś odejść? Do you know when to let go? Czy wiesz, jak pozwolić odejść? John started his ministry way before Jesus. Jan zaczął swoją służbę długo przed Jezusem, wcześniej przed Jezusem. He went into his ministry a lot later than Jesus. O wiele wcześniej zaczął ją, niż zaczął Jezus. But this same John the Baptist, ale ten sam Jan Chrzciciel, when he saw Jesus, kiedy zobaczył Jezusa, he just declared to his disciples, zadeklarował, John's disciples, się his own disciples, do swoich uczniów. Jan tu zwraca się do swoich uczniów. The Lamb of God. Mówi, oto baranek Boga. Straight away, two of his disciples Zobaczcie, followed him. Od razu dwóch uczniów Jana zostawia go i idzie za Jezusem. John made no effort to stop. Jan nie podejmował żadnego wysiłku, żeby ich zatrzymać, mówiąc: "To moi, zostawiaj, to moi." I co wam to teraz mówi? One of the greatest problems I have with Polish churches. Jeden z największych problemów, jak ja mam tu z polskimi kościołami, rebellious spirit. To jest duch buntu. Rebellious spirit. Duch buntu. You can't just get born again in one day, then you become Jesus Junior the next day. Nie może być tak, że jednego dnia stajesz się nowo nawróconym, a drugiego dnia stajesz się jak Jezus Chrystus Junior. Even if the Holy Ghost converted you, of course he does convert people, but you need to be taught. Oczywiście, to Duch Święty cię przemienia, wtedy, kiedy przyjmujesz Jezusa. Ale musi być proces nauki twojej. The gift of God is free. Dar Boży jest darmo. If you desire it not to show off, he will give it to you. Jeżeli pragniesz tego daru nie po to, aby robić pokaz, to będzie ci dane. But your character has to go through a process. Tylko, że twój charakter musi przejść przez proces. It has to go through a process. Musi przejść przez proces. So when you look at John the Baptist here, kiedy patrzycie tutaj na Jana Chrzciciela, even though he started his ministry before John, before nawet Jesus, nawet jeżeli zaczął on swoją służbę przed Jezusem, zanim jeszcze Jezus zaczął, he wasn't into, he understood the kingdom principle. Jan Chrzciciel rozumiał zasady Królestwa Bożego. That it's not about him. Że tu nie chodzi o rather niego. It's about the kingdom of God. Ale chodzi tu właśnie o Królestwo. So he wasn't trying to build something for himself. Więc Jan Chrzciciel nie próbuje budować swojego kościoła, czegoś dla siebie. I'm concerned because I see I've come across a lot of Polish people. Ja się martwię, dlatego że spotkałem naprawdę wielu Polaków. They love God. Kochają Boga. But have no foundation. Ale nie mają fundamentu. And I know how it ends. Ja wiem, jak to się zwykle kończy. The day you give your life to Jesus, dzień, w którym oddałeś, czy oddałeś swoje życie Jezusowi, if you did it genuinely, jeżeli Emmanuel, uczyniłeś to naprawdę szczerze, the Holy Ghost, Duch Święty, takes you over, przejmuje cię. But the same day, ale tego samego dnia, your name is written in the kingdom of darkness on the top most wanted people. Twoje imię jest wypisane na liście najbardziej poszukiwanych, Emmanuel, w Królestwie Ciemności. Praise God. Chwalmy Boga. When you give your life to Jesus, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, heaven comes to you. Niebo przychodzi i jest twoje. Same moment, your name goes up on the list of the kingdom of darkness. Twoje imię pojawia się na liście poszukiwanych, most wanted, najbardziej poszukiwanych z Królestwa na liście Królestwa Ciemności. That is my fear.
I to jest ten właśnie ta moja when obawa. I see people jumping from one church to kiedy another, ja widzę ludzi, którzy skaczą z kościoła do kościoła. And not having a pastor who can speak over you. I love my church. I nie mają pastora, który może do nich przemówić, zbudować ten fundament. I love our church. Ja kocham nasz kościół. I love our church. Kochani, jesteście błogosławieni. I love our church. I love Darku, the church God has given Ania, to me. Alicja, Beata, love you, Lena, people. Joanna. I see that submission not to me but to God. I see it so much in them. Ja naprawdę widzę wasze poddanie, nie poddanie mi, ale poddanie Bogu. I see the submission. Ja widzę to poddanie. I see the hunger. Widzę głód. I see the dedication. Widzę wasze oddanie. And that is why every Sunday. By the way, we're going to do communion this Sunday. A przy okazji jeszcze ogłoszenie kościelne. W tę niedzielę mamy komunię. And we are going to do communion again next Sunday. I w następną też. It was a small secret, but I just released it. To był mały sekret, ale właśnie powiedziałem. Because the Lord has spoken to me about communion lately. Bo ostatnio Pan przemawia do mnie o komunii. I'm going to keep giving you guys communion every Sunday. Będziemy mieć pamiątki wieczerzy każdą niedzielę. Until this madness is over. Aż skończy się cała ta głupota. Why? Dlaczego? Because I want by the time this craziness is over. Bo jak już się to wszystko skończy. There'll be promotion for you. Będzie dla ciebie promocja, awans. Hallelujah. Alleluja. So it's something for us to learn from life of John here. I mamy tu coś, czego się możemy nauczyć właśnie z życia Jana. Praise God. Chwalmy Pana. Another thing, give me that verse again, the one he was before age. Me. Yes, verse mm-hmm. what? Okay, verse 30 says this. Ja tutaj zwróciłam pastorowi też uwagę na werset 30. Okay, so this is of whom I said after me comes a man which is preferred before me, for he was before me. On jest tym, o którym powiedziałem. Za mną idzie mężczyzna, który znalazł się przede mną, gdyż był wcześniej ode mnie. How can he be before Jesus? No i teraz, jak on może być przed Jezusem? Because he understood. Dlatego, że Jan rozumiał the revelation objawienie of whom Christ is. Tego, kim jest Chrystus. Let me say this to you, child of God. Powiem wam, dzieci Boże. Your strength. Wasza siła. Your strength. Wasza siła. Your life as a child of God. Wasze życie jako dziecko Boże. It cannot be more than the revelation of Christ you have. Nie może być większe niż objawienie Chrystusa, którego masz. Your life as a Christian. Twoje życie jako chrześcijanina. Your power as a Christian. Twoja moc jako chrześcijanina. Is proportional to the revelation of Christ you have. Proporcjonalna do objawienia Chrystusa, które masz. That is why you must have submission in your spirit. Dlatego musi być poddanie twojego ducha. If you have a rebellious spirit. Jeżeli masz ducha buntu. If your heart is not open to learn. Jeżeli twoje serce nie jest otwarte na naukę. You have revelation. To będziesz miał objawienie. But it will bring torment to your soul. Ale ono wprowadzi totalną mieszankę, jakieś zamieszanie w twoją duszę. It will bring conflict in you. It will grow conflict in you. Ciebie. So John Jan understood, rozumiał, has the revelation that this Jesus miał to objawienie, że właśnie ten Jezus is beyond my cousin. To jest ktoś więcej niż tylko mój kuzyn. More than my cousin. To jest ktoś więcej niż tylko mój kuzyn. Understood that. On to rozumiał. So which is to say, if I want to preach on this. I teraz, jeżeli ktoś chciałby na ten temat nauczać, I will say this to you. Powiedziałbym tak. For those of you who are not part of our church will be okay. Dla tych, którzy nie są z naszego kościoła, bo w naszym kościele jest okej. Okay. Don't go to your church to teach your pastor. Nie chodź do swojego kościoła, żeby nauczać swojego pastora. Go to your church with a heart to learn. Chodź do swojego kościoła z sercem otwartym na naukę. And for him to speak over your life. A na pastora swojego, aby on przemawiał do twojego życia. I got a message from somebody about that pastor, you know, I like your teaching, our pastor doesn't teach this way. Mm-hmm. Ktoś do mnie napisał wiadomość, pastorze, podoba mi się twoje nauczanie, nasz pastor tak nie naucza. This is what I will say. Powiedziałbym tak. Please pray for him. Módl się. Okay, pray for your pastor. Właśnie módl się o niego. And, o swojego pastora. You know, I mean, you can suggest, I don't see myself as
a great teacher, preacher. Ja sam nie postrzegam siebie jako kogoś wspaniałego, jeżeli chodzi o nauczanie. I'm just comfortable what God has given to me and ja I deserve to have more. Żyję w tym komforcie, jaki Bóg mi dał, jeżeli chodzi o jego objawienia i oczywiście pragnę więcej. So pray for your pastor for his heart to open. Dlatego módl się o swojego pastora, aby jego serce było otwarte. To have more hunger to aby search. Miał więcej głodu Boga. Let me say this. Powiem tak. No man żaden człowiek has full revelation of God. Nie no ma, man. Nie ma całkowitej, no, całkowitego, no czy pełnej, pełnego objawienia no Chrystusa. Has, nie no ma, pastor. Nie ma takiego pastora. None. Nie ma, który miałby wszystko. No man can fathom God in his entirety. Nie ma jednego człowieka takiego, który miałby wszelkie objawienia. Hallelujah. Nie ma. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Any more questions? Czy jeszcze są jakieś pytania? Because I don't see anything happening, so I don't know if it's hanged. Kochani, dajcie znać, czy to się zawiesiło, czy nie, bo w ogóle nic się nie dzieje, nic nie widzę. Aha, oh, wait, because maybe there are some questions. Okay, I think Victor also wrote some question. Aha, how to understand answer? I saw you under the tree. Okay, fig tree. Good aha, question. Dobrze, jeszcze pytanie Wiktora właśnie o tym o drzewie. And basically the Jews have some kind of attachment to that tree. Tak, mało tego, Żydzi jeszcze mają łączą się mocno właśnie z tym drzewem. And you must know that at this time they were actually expecting the Messiah. Musicie pamiętać, tak, że oni w tym czasie oczekują Mesjasza. If you look at the rest, the question, if you look at what Nathaniel said. Jeżeli zobaczycie na to, jak Nathaniel, co Nathaniel powiedział. Can anything good come out of? Czy może coś dobrego? Come out of Nazareth. Wyjść z Nazaretu. So basically, I believe he was there meditating on the Messiah that is to come. Ja wierzę, że on medytował o Mesjaszu, który ma przyjść. Okay, I believe he was there meditating on the Messiah. On był tam pod tym drzewem i rozważał, myślał właśnie o Mesjaszu, który ma nadejść. The Jews were seriously expecting someone to save them from the Romans. Bo oni naprawdę mocno oczekiwali, że przyjdzie ten i uwolni ich spod władzy Rzymian. So then when Jesus zatem, kiedy Jezus said that thing to him, powiedział, zwrócił się do niego. While you were there, kiedy ty byłeś tam, I saw you. Ja cię widziałem. It is suggested that to jest sugestia, Nathaniel had a revelation, że Nathaniel tam miał objawienie. That was a confirmation to what Jesus said to him. Które było potwierdzeniem tego, co Jezus mu powiedział. That is why he now replied. Nathaniel now replied i dlatego to him, mamy później właśnie za chwilę odpowiedź Nathanaela. You are Christ. Ty jesteś Chrystus. You are Messiah. Ty jesteś Chrystus. To był jak, tak jakby mówił, złapałeś mnie, tak jest. Ty to wiedziałeś, o czym myślę. O, tak. Okay. Mm-hmm. And what I'm going to teach you, say to you, Victor, a lesson to learn from that is this. I powiedziałbym ci tak, Victor, lekcja z tego jest taka. He was searching. On szukał. He was searching. On szukał. I know one thing for sure. Wiem jedną rzecz na pewno. If you go to your altar Thursday, Friday, Saturday. Jeżeli pójdziesz do swojego ołtarza czwartek, piątek, sobotę. And you go to church on Sunday. A w niedzielę pójdziesz do kościoła. I can guarantee you 100%. To gwarantuję ci to 100%. Your pastor will say something that will touch your heart. That will make you know that God hears you. Na pewno powie coś, co dotknie twojego serca, co ci potwierdzi, że Bóg cię słucha. Because what God does with the pastors. Bo co Bóg robi przez pastorów? He uses pastors to confirm. Używa pastorów, żeby potwierdzać. What you're going through. To przez co przechodzisz, co się tu dzieje. It happens to the church a lot. W kościele wiele razy tak się działo. I remember Christina, you know Christina Lampek. Pamiętam Christina Lampek. Every time they would say to me, oh, Christina would say, Pastor, mm-hmm. This is what I was... My husband and I were discussing last night. Zwykle w niedzielę wieczorem, w niedzielę po nabożeństwie mówiła, Pastorze, to jest właśnie to, o czym ja rozmawiałam z moim mężem wczoraj, wieczorem. Jarek at some point said to me, Pastor, it's like you have camera, yeah. Nawet w pewnym momencie Jarek powiedział, Pastorze, tak jakbyś miał jakąś kamerę albo podsłuch u nas w domu. You have camera in our house. Tak.
Even yesterday, on Tuesday, Ala and Beata, they were saying, Pastor, were you listening to us secretly? Because what you were saying, they said that they spoke about this last night. Praise God. Tak jak Ala z Beatką, które pisały ostatnio też. Pastor, czy ty podsłuchiwałeś nas? So that simply means, a to oznacza, that if your heart is connected to God and desire to get to know Him more, He will send words to you. Jest połączone z Bogiem, szczerze, to On wyśle Ci słowo. Amen. Słowo dla Ciebie, aby słowo, które Ci potwierdzi. Amen. Alleluja. One more question and we're done. Jeszcze jedno pytanie. Ja tutaj spróbuję przewinąć, bo może coś nam umknęło. Don't forget tomorrow. Nie zapominajcie jutro. Now please listen to this. Please, could you please read 2 Samuel chapter 9, all of it. Druga Samuela 9, na jutro. Zadanie domowe na jutro. Proszę. Bardzo ważne jest. Amen. Aha, okay, here is from Beata. What means that there is no border between that for us, there is no border between heaven and earth. Hallelujah. Czytam Beatki pytanie. Co oznacza, że dla nas nie ma granicy pomiędzy niebem i ziemią? Pastor mówi, o, to jest grube pytanie. That's a heavy question. No, potężne. Who asked that question? Beata. Beata. In Szczecin. Wow. Tak, pytanie od Beaty ze Szczecina. Interesting question. Bardzo interesujące pytanie. But I want to be sure that you understood what the question is. Mm-hmm. There's no border. That, yes, that for us there is no border between heaven and earth. Gotowi jesteście? If you this type of question that make me go say some crazy stuff that make you think like, what is going on? Bo takie pytania sprawiają to, że u pastora odpalają się takie ukryte rzeczy. Even in this physical world we are in now. Nawet ten fizyczny świat, w którym my teraz jesteśmy. There are dimensions that cross each other. Są wymiary, które się nawzajem one przeplatają. But it takes a portal. Ale to enter into another dimension. Żeby wejść w kolejny wymiar, potrzebny jest portal. You know the horoscope. This telescope. The one that who built it. Havla. That you can use to see basically ordinary even telescope. You see how much it can see, yeah? Nawet teleskop, który wam pokazuje dużo, że można zobaczyć o wiele więcej rzeczy. There are things your physical eyes cannot even see now. Są rzeczy fizyczne, przez które nie wszystko możemy zobaczyć. There are dimensions that are here now. Posłuchajcie. Teraz panują wymiary, są wymiary. But you need a portal to have ale access. Ale żeby wejść w nie, trzeba potrzebny jest tam portal. Taka so brama. Przez co możemy się tam dostać? Okay, before I go to Jacob, let me go to Nimrod. Ale zanim wrócę do Jakuba, jeszcze do Nimroda. Nimrod was not building a tower. Nimrod nie budował wieży. Nimrod was building a portal. Nimrod budował właśnie portal. That will give him access to divinity. Portal, który da mu dostęp do boskości. There are some buildings that are much taller than what Nimrod built. God has not destroyed them. Były budynki, które były większe niż ta cała wieża, ale Bóg jakoś tego nie zniszczył. You know why? A wiecie dlaczego? Because his heart. Bo jego serce. The purpose in his heart. Cel jego serca, Nimroda. It's written in the Bible. Mamy to w Biblii przecież. His heart was to see to get into divinity. Jego serce, pragnienie było dobrać się do boskości. His heart. Because zamiar. God is not really interested in your actions, it's your heart. Bóg nie interesuje się twoimi akcjami, twoimi czynami, ale twoim sercem. In the court of law, they don't condemn you by the action. W sądzie miłości nie jesteś osądzany na bazie twoich czynów. No. The judge will condemn you based on your meditation, your heart, ale the plan in your heart. Sędzia osądzi cię na bazie intencji, planów, jakie miałeś w sercu. That's why in the court we have premeditated and accident. Premeditated means you thought about it. Aha, dlatego w sądzie mamy premeditated. Takie premedytacja, czyli premedytacja, czyli coś co aha, jest premedytacja, czyli coś co jakby był zamiar. Then that's accident.
A i mamy też, że coś było przypadkiem, so wypadek. You have more condemnation because of your premeditation, your intent and purpose. Oczywiście, what you jeżeli in czyn your heart. Był przez premedytację, to jest, to kara jest większa. So there is that access we have. To znaczy, że zamiar był w sercu. Now watch this. A teraz popatrzcie. I have this memory I said about Nimrod. Pamiętajcie cały czas o miecie w głowie cały czas Nimroda. What he was trying to build. Co on próbował zbudować? Even today, people are still building those things. Nawet w tych czasach dzisiaj ludzie budują wieży Babel. How? Jak? Some are building money in order to overthrow God in their heart. Jedni używają pieniędzy, żeby dopaść boskość. Some are going into drugs in order to cover contact with divinity. Inni budują wieże narkotyków. I say this type of question makes me. This type of question kicks something in me. Hmm. Even Eva is writing that, even her. She feels something in her hands already. So now watch. Mm-hmm. When Jacob now took the rock. Kiedy Jakub, dzisiaj czytaliśmy, wziął ten kamień. Placed his head on it. I położył się na nim. Bible says he saw a ladder. Biblia mówi, że we śnie zobaczył drabinę. A ladder that connected one portal to another portal. Drabinę, która łączyła jeden portal z drugim. And he saw angels as ascending and descending from heaven. I zobaczył, jak aniołowie wstępują i wstępują. Jesus told Nathanael. Jezus powiedział Nathanaelowi. Oh, now you see me. Teraz mnie widzicie. You don't need to dream. Nie musisz teraz mieć. You don't need to put no stone or no rock. Nie musisz kłaść się na kamieniu. Because I am that rock. Bo ja jestem through my life. Kamieniem. Przez moje życie. You are going to have access to heaven. Będziesz miał dostęp do nieba. Listen to this. Thank you so much, Beata from Szczecin. Dziękuję ci, Beata, bardzo. Beata ze Szczecina. Yes, heaven and earth are interwoven for Christians. Tak. Niebo i ziemia, one interwoven, łączą się w sprawach chrześcijan. I said something on Sunday about the reality we live in as Christians. Powiedziałam wam w niedzielę coś o mówiłem wam o rzeczywistościach, w jakich żyjemy jako chrześcijanie. I said that right now a Christian has two dimensions he exists. Mówiłem, że chrześcijanie mają dwa wymiary, w których istnieją. We are living in time. Żyjemy w czasie. Reality. W rzeczywistości. Actuality. Aktualności teraz. Reality and actuality that we are living in this time. Rzeczywistość aktualności, czyli teraz. There is another reality. Ale jest inna rzeczywistość. Which is in potentiality. Która jest potencjalnością. That right now. Także teraz. Every Christian. Każdy chrześcijanin. Is seated with Christ in heavenly places. Jest posadzony z Chrystusem na wysokości. Every Christian. Każdy chrześcijanin. Pray for me. I want somebody to come and marry my daughter. Serious. Ja chcę osoba, proszę. Chcę wydać córkę, żeby było ciszej. Proszę. Hallelujah. Oh, ślub moje córka. Amy, watch. Yeah. Oh, you can take my phone if you want. Praise to God. Show her something. Praise God. Let me finish this. Mm-hmm. So right now. I teraz. Every Christian, Bible says, we are seated with Christ in heavenly places. Biblia mówi, że jesteśmy posadzeni z Chrystusem na wysokościach. Zobaczcie, we are seated. Nie to, że będziemy. We już jesteśmy, już siedzimy. Our life is like back in the Garden of Eden. Nasze życie jest jak our life is like back in the Garden of Eden. Jest takie jak było w ogrodzie Eden. Where heaven and earth are interwoven. Tak, gdzie niebo i ziemia one razem przeplatały się. To była jedna rzeczywistość. So a child of God, watch. Więc dziecko Boże, who has Christ in him, które ma w sobie Chrystusa. Remember what I told about Christ. Pamiętacie, co mówiłem wam o Christ is the portal between heaven and earth. Chrystus to jest ten portal między niebem a ziemią. Beata, do you get it then? Beata, łapiesz? Christ. Which is in you. Chrystus, który jest w tobie. Is the portal. Jest portalem. Between divinity and humanity. Między boskością a ludzkością. And you are in Christ. A ty jesteś w Chrystusie. And Christ is the portal. A Chrystus jest portalem. Between divinity and humanity. Między boskością a ziemią. And you are in him. A ty jesteś w nim. Łapiecie?
Alleluja. Jak ty mocni jesteście. Alleluja. That is for every child of God. Dlatego każde dziecko Boże. Even though we're in this time. Nawet jeżeli jesteśmy w tym czasie. But we are not part of this time. To nie jesteśmy częścią tego czasu. We are in this moment, this here now. Jesteśmy w tym momencie, tu, teraz. But we're not part of here. Ale nie jesteśmy częścią tego teraz, we have another dimension. Bo mamy inny wymiar. Where we exist. W którym istniejemy. Our life is more over there than it is over here. Nasze życie tam jest wiele bardziej intensywne niż tutaj. Ma libro alla kazika le bashete yi. Kochani, zacznijmy żyć w duchu. Oh. Does it make sense then? Czy to ma sens, co pastor mówi? Your life is a portal. Twoje życie jest portalem. Between heaven and earth. Między niebem a ziemią. I don't mean all these voodoo people. Ja nie mówię tutaj o tych voodoo ludziach, tych, co patrzą w jakąś kulę szklaną, czy jakieś karty sobie roz. I mean, your life is a portal between Christ and humanity. Twoje życie jest portalem między, jeżeli masz w sobie żywego Chrystusa, między boskością a... That is why Apostle Paul said, dlatego apostoł Paweł that Christ mówi, is in you, Beata, że Chrystus jest w tobie, Beata. Reconciling the world to him. I łączy, godzi w sobie przez Chrystusa świat. Let me finish with this. I skończę właśnie tym. The disciples, when they were called, watch this. Uczniowie, kiedy byli powoływani, leke zibru anda halaka boshen tulima halaka zeteyi. Ale kabozinzi ala halaka zeteyi ke zibru ala kaboshen tulika laba. Now, Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said unto him, we have found of him whom Moses spoke of in the law. Filip zaś był z Bethsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Andrew went and brought his brother Peter. Andrzej przyprowadził swojego brata. The question for you then is this. Pytanie jest teraz takie. Whom have you brought to Jesus? Kogo ty przyprowadziłeś do Jezusa? Like when we do this message that I share here. Tak jak kiedy nawet my mamy te nasze live'y z wami. All you need is just to share the message. To jedyne co wy z waszej strony powinniście zrobić to podzielić się. That is the greatest way you can draw people to God. Bo wtedy przyprowadzacie do Jezusa, do tych ludzi. You can go to my wall. Możecie iść na moją ścianę. Share all those messages. Podzielić się tym, co ja tam też, co tam też się dzieje. You have friends that are not my friends. Wy macie przyjaciół, którzy nie są moimi przyjaciółmi. You minister to them. Głosicie im. You become like Philip. I stajecie się właśnie tak jak Filip. You don't hold Christ. You don't hide Christ. Nie kryjecie, nie chowacie w sobie Chrystusa. You share also Christ. Ale dzielicie Chrystusem. Christ is made to be shared. Dzielicie Chrystusem się. We share him. Chrystus jest po to, żeby właśnie dzielić. So that is what is special about these disciples. I to jest takie cudowne, jeżeli chodzi o tych apostołów. That every single one of them, każdy jeden z nich, had passion for other people to get people to Christ. Miał pasję, aby inni poznali Chrystusa. So I want to encourage you. Dlatego zachęcam. Please learn to share God's good news. Nauczcie się, jak dzielić się dobrą nowiną. Remember this. Pamiętajcie. The only thing you're going to take away from this world. Jedyna rzecz, jaką z tego świata weźmiecie. It's not your child. To nie swoje dziecko. It's not your wife or husband. Nie mąż czy żona. It's not your job. Pracy ze sobą nie zabierzecie. It's not your looks. It's not your hands. It's not your life. Ani twoje piękno też tego nie zabierzecie ze sobą. But it's the souls. Ale dusze zabierzecie. Te wszystkie, którym pomożecie poznać Jezusa. Wszystkie. Amen. Amen. And amen. Amen. Lesson, your homework. Pamiętacie, na jutro zadanie domowe. Druga Samuela 9 na jutro. Do przeczytania. Aleluja. Father in the name of Jesus. Ojcze w imieniu Jezusa. La kazibro ma andale kalabozi bro ala kaze teli. Aleluja, dziękujemy Ci. Le di kazen teli kazizibro ma andale le boshe bro ala kalabozi. Kali kali zitala ma ala kabozi bro ma ala kazen teli kalabozi. Leke bro ma andale kabazizi kalabozi bro ma le kabozi keli. Father, in the name of Jesus.
grace to teach your word. Dziękuję Ci, Panie, za łaskę nauczania tego słowa. Father, I thank you for I know. Ojcze, dziękuję Ci, bo wiem. You are able to protect your word. Jesteś w stanie ochronić swoje słowo. Father, you are able to protect. Jesteś w stanie obronić swoje słowo. Are you able to protect the one who's got your word? Jesteś w stanie obronić każdego, kto ma to słowo. Father, you truly have received it today. And I declare that this worship, that the most of you are the ignorant, or naive, these are the chosen ones. It is time to pray. These are the blessed ones. You're not able to pray as a Christian. It has blessed you from telling your words to the Lord. And for that, mighty God, I give you all the praise. In the I give you all the honor, mighty God. In this world, there's no sickness. Father, I pray and I declare. That Christ be birthed in your spirit. Aby Chrystus zrodził się, ponownił w imieniu Jezusa. That Christ be birthed in them. Zrodził się w imieniu. In the name of Jesus. And they will touch Christ. They will see Christ. They will speak Christ. Dlatego mówimy Chrystus. They will hear Christ. Dlatego słyszymy Chrystus. They will eat Christ. To jest potrzebne. In the name of Jesus. Amen and amen. God bless you. I look forward to meeting you tomorrow. Nine 9:30.